Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym Przeglądzie Rynków. Wczoraj mieliśmy Panic Sell na rynkach. Mówiłem trochę o tym na wczorajszym filmie, no ale po tym filmie ten Panic Sell dopiero pokazał swoją siłę, szczególnie na kryptowalutach, więc o tym na pewno dzisiaj będzie sporo. Wczoraj mówiłem dużo o koronawirusie, a dziś trochę z innej beczki, trochę o gospodarce, o ekonomii, bo koronawirus to jest tylko takim zapalnikiem, a de facto... Ważniejsze rzeczy dzieją się gdzieś tam w tle, o których się nie mówi. No dobra, to zaczynamy przegląd. Zaczynamy od platformy TradingView i dominacji Bitcoina. A dominacja Bitcoina trochę nam zaczęła spadać. No i się tutaj wielkiego nie dzieje, no ale przejdźmy na wykres Bitcoina. No tutaj się już sporo podziało, bo muszę zmienić na świeczki tygodniowe, bo na dniowych nie widać ogromu spadków, jakie doświadczyliśmy w nocy. Kurs przebił dolną linię trendu wzrostowego, dolną bandę tego małego trójkąta. Wsparcie na wcześniejszym lokalnym Dołku 6400 przebił podłogę na 5400, gdzie mieliśmy wyjście dołem po bańce w 2017 roku. Kolejna sprawa: wyszedł dołem z dużego trójkąta. Pokazywałem taki ten duży trójkąt już wiele razy, że wyjście z tego trójkąta pokaże nam kierunek, w którym no i tak szybko wczoraj spadaliśmy, że. Kurs zatrzymał się dopiero przy wcześniejszych lokalnych dołkach 3300. Wcześniejszy lokalny dołek, a kurs spadł do 3500 dolarów na BitMEXie. Spore spadki. Pan Excel. <tryk> I co dalej? No, mówiłem wczoraj trochę o Pan Excel, że że to co widzieliśmy wcześniej tam część ludzi mówiła, że to już pan Excel był. Powiedziałem, że to nie był pan Excel, bo pan sel to dopiero jak te spadki są większe. No i wczoraj ci, którzy są na kryptolutach od niedawna mogą mogli się przekonać, jak wygląda faktyczny pan Excel na kryptolutach. Coś takiego mieliśmy, takie duże spadki. Tak naprawdę, bo to był spadek prawie 40% na bitcoinie. Tak duży spadek był w 2013 roku po pęknięciu mini bańki na 266. Na 260 dolarów. Tutaj mieliśmy takie dwie duże świeczki. 266 spadek do nawet 120, ponad 50% spadku, i potem kolejny dzień też spadek. Co się działo później? Czemu pokazuje to? No bo, żeby zobaczyć, co nas czeka w najbliższej przyszłości. No potem mieliśmy dość mocne odreagowanie. Prawie do połowy tych spadków. No i potem gdzieś te spadki były kontynuowane. Panik sell był nie tylko na kryptowalutach, ale też na akcjach. Czyli to panika udzieliła się wszystkim inwestorom. Chociaż może w Chinach nie bardzo. Chiny jakoś podchodzą do tego spokojnie. Wczoraj mówiłem dużo o koronawirusie, a dzisiaj powiem trochę o ekonomii i gospodarce. Bo to, co mówiłem na samym wstępie, że koronawirus jest tylko takim zapalnikiem, a de facto większość krajów jest zadłużona po uszy. No i trzeba jakoś z tego wyjść teraz z twarzą. No może być ciężko, więc. Pewno sporo rządu wykorzysta sobie koronawirusa do pewnych działań, które mają zatuszować błędy przeszłości, czyli nadmierne zadłużanie się, inwestowanie w złe aktywa. No i to się teraz dzieje. Dzisiaj mamy fajne odreagowania. Na giełdach też mamy na zielono. Więc wygląda to w miarę, w miarę ok. ale po tak dużych spadkach odragowanie jak najbardziej możliwe. No, bitcoin tu spokojnie może nam dojść do 6000, nawet siedmiu w odreagowaniu. Zobaczymy sobie na wykres 15-minutowy, To przez cały czas idzie na odbicie. Hmm. Ludzie z longów przerzucili się na shorty. No teraz to tak z shortami to tak trochę słabo, bo teraz to odreagowanie faktycznie może pójść nawet spokojnie tutaj do ostatniego lokalnego jakiegoś szczytu 6200, a co dalej wyżej zobaczymy, ale odreagowanie jak najbardziej możliwe, tak samo jak na rynkach akcji. Zobaczymy, co przyniesie przyszły tydzień na akcjach. Na razie to jest taki czas na przemyślenie i podjęcie racjonalnych decyzji. Część osób mi się Zaczyna pytać, co zrobić? Mają pieniądze, chcieliby w coś zainwestować, ochronić kapitał, bo zaraz im inflacja zje. No inflacja wam tak szybko nie zje tych pieniędzy w ciągu jednego dnia. No niestety jest takie ryzyko, że jeżeli macie pieniądze w banku, no to państwo może te pieniądze zabrać częściowo, przynajmniej jak ktoś ma ich dużo, jak ktoś ma mało, to pewno nie. No ale jak ktoś ma w jednym banku więcej niż 100 tysięcy złotych, no to ja już bym czuł się trochę w niebezpieczeństwie. No jest ryzyko, że rządzący wpadną na pomysł, żeby łatać dziurę pieniędzmi podatników. Znaczy, no bo zawsze się łata pieniędzmi podatników, tylko że akurat w ten sposób, że tak jak było na Cyprze e, po prostu ograbienie tych najbogatszych. Albo tych, którzy się nie przygotują na to, bo ci najbogatsi to zdążą sobie te pieniądze wypłacić, przelać na jakieś inne konta, kupić coś. Więc tutaj warto mieć to na uwadze, żeby nie zostać z ręką w nocniku. Niby gwarancja jest do 100 tysięcy euro fundusz gwarancyjny bankowy, ale tutaj bym akurat nie patrzył na fundusz gwarancyjny bankowy, tylko patrzył na to, co może rząd zrobić, jeżeli zabraknie pieniędzy, a tych pieniędzy zabraknie już niedługo, bo gospodarka spowalnia coraz bardziej, a koronawirus nie pomaga, a wręcz przeszkadza. Bo prawdopodobieństwo jest bankrutów coraz większe, i ten rok może być największą ilością bankrutów w historii polskich firm, czy to nawet osób fizycznych. Najwięcej zgłoszeń upadłości konsumenckiej. Jak sobie weźmiecie monitor sądowy, to w większości tam są bankructwa rozpisane. Tak wygląda sytuacja na dziś a obstawiam, że raczej gospodarka się będzie pogarszała, a nie poprawiała. Pytanie też jest takie odnośnie nieruchomości. Co z nieruchomościami? No nieruchomości tak szybko, już mówiłem o tym, ale jeszcze raz powtórzę, tak szybko nie rosną ani szybko nie spadają. Jak zaczną spadać, to te spadki na nieruchomościach mogą być o wiele wydłużone w czasie i zaczną się z pewnym opóźnieniem niż inne aktywano. Nieruchomość ciężko kupić i ciężko sprzedać. Nie jest tak łatwo jak na giełdzie, że można sobie tutaj handlować szybko i sprzedawać. Choć, jeżeli chodzi o polską giełdę, ostatnie moje tam próby kupna sprzedaży pokazały, że mamy bardzo niską płynność i polska giełda jest wydrenowana maksymalnie no, nie ma chętnych na zakupy. Zachodni kapitał ucieka z giełdy, więc wygląda to trochę słabo. Czy już kupować e, na przykład kryptowaluty. Czy kupować właśnie w takich dołkach, jak był w nocy, bo tu widzę mamy ładne odreagowanie? No pokazywałem ten wykres z przeszłości, że może to nie być dobry pomysł, bo odreagowanie będzie na krótki day trading spokojnie, jak najbardziej. Ale prawdopodobnie weszliśmy w dłuższy cykl bessy na kryptowalutach. Myśliśmy dołem z tego dużego trójkąta, ale już do niego wróciliśmy, więc jest jeszcze spokojnie szansa, że ten kurs odbije i będzie testował górną bandę. Może nie może będzie ciągle dalej w dół, ale tak gdzieś do połowy tych spadków, czyli nawet do 7200 nawet do tej dolnej bandy tego trójkąta 7400-7500, spokojnie to reagowanie może pójść w jakimś. W miarę, w miarę szybko. No tutaj też ta ostatnia sytuacja pokazała, że. Kryptowaluty i Bitcoin. No to nie jest value i tu wartość to straciło, bo jak popatrzymy sobie od tego lokalnego szczytu, Bitcoin stracił 65% a w ciągu jednego dnia prawie 40, ktoś mówi, ale złoto też ostatnio traci. No, jak sobie popatrzymy na złoto, no to złoto od ostatniego lokalnego szczytu straciło. 8%, więc to jest różnica jakby diametralna. Więc wizję tego, że kryptowaluty i bitcoin to store value możemy sobie już wrzucić do kosza. Byłem o tym już dawno temu, ale część miało swoją wizję na to i uważało, że tak nie jest. Tak samo bitcoin nie jest safe haven. Czyli bezpieczną przystanią też nie jest, gdzie możemy się schronić, żeby nasz kapitał tu przeczekał, no bo jak będziemy tak się chronić, to nagle większość kapitału stracimy. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Wygląda to dość podobnie jak pęknięcie bańki na dotkomach w 2000 roku. I prawdopodobnie technologia blockchain przetrwa i będzie się rozwijała, ale to co mówiłem wcześniej, warto zainwestować w jakieś projekty, które mają przyszłość i są wykorzystywane. No na razie większość to jest spekulacja i wykorzystania jest bardzo mało. Jeszcze wrócę może do tego <laughs> moich decyzji inwestycyjnych na kryptolutach. Tutaj sporo osób gdzieś tam kręci jakieś filmiki, opowiada różne bajki. Sami nie inwestują. No 90% tych opowiadaczy bajek i naciągaczy na, na YouTubach to nie inwestują i nie robią tego, co mówią. Czemu? Nie wiem. Sami widocznie sobie nie ufają. Ja to, co mówię, to zasadniczo poparte jest tym, co robię w praktyce. Jeżeli mówię, że coś kupuję, to kupuję. Jak mówię, że sprzedaję, to sprzedaję. Jak napisałem, że sprzedałem wszystkie kryptoluty, to tak zrobiłem. Jeszcze raz może wrócę do tego, dlaczego podjąłem taką decyzję w sprzedaży ostatnio wszystkich kryptowalut. Wróćmy jeszcze do roku poprzedniego. Gdzie mieliśmy ładne odreagowanie i tam zrealiz zrealizowałem ładny zysk. choć są to tocy fantaści. Ale to już nie będę wymieniał z imienia i nazwiska. Każdy wie, o, o kogo chodzi. Którzy mówią, że to, co zarobiłem w zeszłym roku, to to jest takie nic, bo oni tam zarabiają miliony procent. A w ogóle to tyle to w ciągu jednego dnia zarabiają. No ale niech sobie zarabiają. Myślę, że. Tak szybko zarabiają, jak potem szybko tracą. Jeżeli w ogóle zarabiają. O, ostatni rok, 2019. No fajnie, szło w górę, ale do wniosku, że to zbyt szybko poszło, więc zrealizowałem zyski. Ten rok, 2020, no dopiero mamy marzec, więc się rok rozpoczął. A ja już zrealizowałem zyski i już wyszedłem z rynku całkowicie na kryptowalutach. Dlaczego? No. Kurs nie chciał iść w górę. No, doszliśmy do ważnych poziomów, które pokazywałem we wcześniejszych filmach, które poziomy mnie interesują i czy zostaną przebite czy nie. Kurs się od nich odbił i nie było chęci nawet testowania ich wiele razy. Nie zrobił nam się tutaj trójkąt taki zwyszkujący tylko wręcz korekta, która zaczęła się rozwijać. Doszedłem do wniosku, że zbyt duże ryzyko jest. Jeżeli nie zrealizuję zysków, to może się okazać, że za niedługo będę na dużym minusie. No i tak by się też faktycznie stało. Eee, kolejna sprawa. Też mówiłem, że bardziej wygląda mi to na ten schemat, tutaj po pęknięciu bańki, niż ten wcześniejszy schemat przed sformułowaniem kolejnej bańki, czyli ten 2015 rok. Że to bardziej nie ten schemat, gdzie idziemy w górę, tylko. Pomimo tego, że jest halving, tylko ten schemat. Później mimo to dokupiłem tutaj realizację zysków w 2019 roku. Dokupiłem tutaj krypto. No patrząc, bo byłem nastawiony mega pozytywnie. Złoty krzyż nam się zrobił na wykresie. No teraz będzie krzyż śmierci za niedługo. I ta średnia na 210 idzie już w dół. I ta 30 okresowa zaraz się z nią przednio od góry. Ale jakby te złote... Krzyże, krzyże śmierci już nie mają większego znaczenia. Ten schemat grania już się skończył. Już nie możemy sobie popatrzeć w przeszłość. Było tak i teraz będzie to samo. Dlatego też przestrzegałem przed tych wszystkich, którzy grają pod halvingi, że kiedyś się to może skończyć. No i na razie ten wykres wygląda bardzo nieciekawie przed halwingiem. Tutaj mieliśmy kurs w górę, a tutaj no prawie przetestowaliśmy ostatni lokalny dołek. Może pójdzie szybkie odbicie i jeszcze przed Halvingiem to tu będą nowe szczyty. No ale na razie to wygląda bardzo nieciekawie. Więc na teraz, pomimo tego, że tu miałem plan, że wejdziemy górą, musiałem go zweryfikować i zamknąć tę pozycję. No bo niestety kurs nie chciał ciągnąć. Nie było kupujących. To raz, dwa. Koronawirus, który no. Powoli się rozprzestrzeniał i nie widziałem pozytywnego efektu koronawirusa na kryptowaluty ani na ten kryzys, który gdzieś się pojawiał już na świecie. I kolejna sprawa: zsynchronizowanie wykresów bitcoina i SP. Zobaczmy jeszcze raz porównanie bitcoina do SP. Jak sobie najedziemy, tak żeby się ładnie pokryło. No to widać, że to miejsce. Mamy szczyty, S&P spadło i wczoraj jeszcze była taka sytuacja, co mnie zastanawiało, że de facto to Bitcoin to mało spadł w porównaniu z S&P. No i faktycznie mało spadł, bo spadki przyszły dopiero później większe. Więc na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja e, niefajnie. Nastąpiła mała kapitulacja. Mam gdzieś poustawiane zlecenia na flash crashy, na kupno, ale żadne nie zostało zrealizowane, więc może jeszcze kiedyś zostaną zrealizowane, ale są bardzo bardzo nisko ustawione, więc żadnych zakupów nie poczyniłem i na razie nie zamierzam robić zakupów. Na razie, czyli na teraz. To nie oznacza, że na przykład jutro nie dojdę do jakiegoś wniosku, że trzeba coś kupić, bo to jest ten moment. Na razie jestem, mam taki plan, żeby spokojnie sobie obserwować rynki. Zostawiłem sobie tylko spółki wydobywcze złota. Uważam, że one mogą przetrwać i spadki też tam są. W ogóle wszystko leci jak za dotknięciem jakiejś czołdziejskiej różdżki, ale spadki na tamtych akcjach nie są aż takie duże jak gdzie indziej. No i może nawet będę myślał, żeby dokupić tamte akcje. Jeżeli chodzi o polską giełdę, to naprawdę po tych moich ostatnich doświadczeniach, kupnach, sprzedażach różnych aktywów, to Polska giełda wygląda bardzo słabo, no. nie ma kupujących, ludzie się odwrócili od giełdy, nie ma nowego na rybku. Nowy narybek w postaci młodych ludzi rzucił się na kryptowaluty, a nie na giełdę. Starzy ludzie powycofywali się, zostali tylko tacy, którzy już siedzą na tej giełde, giełdzie kilkadziesiąt lat. No, Oni tam nic nie robią, mają te akcje, może coś tam sobie kupią, sprzedadzą od czasu do czasu, ale nie są w stanie tą giełdą ruszyć. Kapitał zachodni właśnie się wyprowadził z giełdy, więc na razie trzeba spokojnie sobie poczekać na to, co się będzie działo. Dobra, wracając jeszcze do bitcoina, tak ten krzyż śmierci będzie, no na razie, jak powiedziałem, będę sobie czekał i zobaczę, jak to odreagowanie podejdzie wysoko, jak się będzie sytuacja rozwijała. Najbliższy okres może być trochę spokojny, ale warto obserwować, co się dzieje z koronawirusem, jak. Reagują państwa, jak się sytuacja będzie rozwijała, bo koronawirus pogłębia jeszcze kryzys ogólnie, którym jesteśmy. Kryzys gospodarczy i zadłużenia. No z tego tak szybko się nie wychodzi, więc to nie jest tak, że to jest szybkie 5 minut, tak jeszcze sobie dzisiaj o tym myślałem. Gdyby był taki koronawirus i ogólnie byłaby bardzo dobra sytuacja gospodarcza na świecie, to wchodzi koronawirus, koniec koronawirusa i lecimy w górę. No właśnie teraz może tak nie być. Dlaczego? No dlatego, że koniec koronawirusa, nawet jak go już nie będzie, to zostajemy z tymi problemami gospodarczymi, które mieliśmy wcześniej, plus dodatkowe problemy i dodatkowy dodruk pieniędzy, które teraz Fed uruchomił, biliony dolarów kolejnych pieniędzy, które rzuca na rynek. EBC rzuca kolejne euro na rynek. No i to wszystko, jak widać, nie bardzo daje radę, żeby powstrzymać te spadki, więc kieszenie ludzi zostały wydrenowane. <laughs> Bardzo dużo pustego pieniądza na rynku nadal jest. I jest jeszcze spora szansa, że przyjdzie kolejna fala, fala spadków, więc tu trzeba uważać na to, co się będzie działo i lepiej nie robić pochopnych decyzji. i Najlepiej nie słuchać yy, jakichś kanałów naganiaczy i naciągaczy, bo na pewno już na tych ostatnich spadkach, czy to na giełdzie, czy na krypto cała masa ludzi się wyzerowała, no bo potraciła dużo pieniędzy, albo weszli w wieczny holding, co może się okazać, jak pójdzie odbicie, że na no część krypto nie odbije już od dna. A jak popatrzymy sobie na inne kryptowaluty na przykład BNB spadło poniżej 10 dolarów, przebiło linię trendu wzrostowego. ETH. 122 dolary, a spadło ETH do poziomu 87 dolarów. Test dołka z grudnia 2018 roku. Naprawdę zeszliśmy bardzo nisko, a nie przeszkadza to niczemu, żebyśmy zeszli jeszcze bardzo, jeszcze niżej. Chainlink, który wczoraj miał e, flash crash i na jednej parze wylądował prawie do zera. No, popatrzmy sobie ile od a trzymał się bardzo dobrze od szczytu, spadek 70%. Zasadniczo na giełdach, gdyby były już takie spadki, 70% nie na polskiej giełdzie, tylko na amerykańskiej, no to można by powiedzieć, że już powinniśmy zacząć wzrosty. Tam jeszcze takich spadków nie ma. Spadliśmy powyżej 20%, no i to oznacza bezsej kryzys. A na kryptowalutach możemy spaść jeszcze niżej. Tutaj od ostatniego szczytu na Bitcoinie mamy spadek rzędu 65% naprawdę bardzo dużo, więc to odragowanie. Jak najbardziej tu jest możliwe. No reszta krypto poleciała za Bitcoinem. Nic się tutaj nie uchowało. Teraz mamy ładne odbicia. Ale lepiej sobie spokojnie poczekać. Euro USD, Co się dzieje na tej parze? Przemiliśmy wsparcie na 1.12. Może to już wykasuje, to już nic nie wnosi. Przedostawane od góry ta linia trendu spadkowego, klin zniżkujący. Ruchy będą na pewno duże wszędzie i na Daytoningu można coś ugrać, ale można też dużo stracić. Euro do złotówki. No, złotówka nam się dość mocno osłabiła wczoraj. Nawet w stosunku do dolara. Do Franka. Mówiłem, że tutaj jest duże ryzyko, że Frank zacznie się umacniać. No i dobiliśmy do 4.15. Wczoraj, gdzieś jakaś lekka, lekka korekta. W stosunku do funta nic się wielkiego nie dzieje. SP od szczytu spadł na 29%. Jak popatrzymy sobie na wykresie tygodniowym, to jest powyżej jeszcze linii trendu, długoletniej linii trendu, którą wyznaczyłem od dołka BESY w 2009 roku. Więc jeszcze SNP spokojnie może spadać. SNP to poziom na spadki. To tu może nawet do 1500, nawet, nawet niżej. No ale 1500 jak najbardziej jest możliwe na spadki. Albo nawet 1200 na indeksie. Nasdaq podobnie. Gigantyczne spadki. Na DAXie DAX przebił linię trendu wzrostowego. WIG. Tak, WIG. Po przebiciu tych 2000 to w ogóle tak średnisko, że e, no, przetestował wczoraj prawie dołek z 2009 roku. kryzysu e, ostatniego z 2009 roku dołek, czyli po ostatnim kryzysie. A wcześniejszy kryzys 2000 roku to jest już dołek na 1000 punktów. No, bardzo blisko, ale słabość ligu jest no, wręcz zatrważająca. Jedna ze słabszych giełd na świecie. Nie dość, że ostatnio trend boczny, to teraz jeszcze nasiliły się spadki i jeszcze większe spadki niż na zachodzie. Mówiłem, że jak będzie spadki na zachodzie, to pomimo, że polska giełda tania, to może spaść jeszcze bardziej. Teraz jakieś odreagowania jak najbardziej są możliwe, ale zobaczymy do ilu i czy wrócą kupujący, bo na razie to jest strach i panika i tak naprawdę nie ma zleceń Oczekujących na kupno, nie ma kto kupować tych akcji. Co tu jeszcze ciekawego mogę pokazać? Za to giełda w Chinach. W miarę spokój, jesteśmy w dużym trójkącie. Chiny nie miały ostatnio nowego ATH w 2015 szczyt, i tak naprawdę z tego kryzysu Chiny mogą wyjść zwycięską ręką. I okaże się, że jak my tu będziemy się wybrali z koronawirusem na zachodzie w Stanach, to Chiny będą sprzedawali nam rzeczy różne, aktywa za podwójną cenę. <laughs> no może tak niestety być, ale większość krajów się tak uzależniła od Chin, że nie są same w stanie funkcjonować. Trzeba by to może zweryfikować. Tylko jak to zrobić, skoro już się w Polsce nie opłaca produkować wielu rzeczy. No dobra, popatrzmy dalej. Transport. Transport przebił główną linię trendu Wzrostowego. No i to oznacza też, bez stało się to bardzo, bardzo szybko. Te mega spadki, no, odragowanie też może być dość spore i dość szybkie w krótkim okresie czasu, okresie. Albo w krótkim czasie. Także lepiej na to uważać. Nauka no, wczoraj zamknięty z u mnie. Niestety. Pan Excel spowodował, że wyprzedajemy wszystko jak leci, nieważne co. Dzisiaj mamy odreagowanie. To wam chciałem pokazać jedną spółkę. Beinga chciałem pokazać. Kiedyś pokazywałem taki wykres, może na wykresie tygodniowym. Zastanawiałem się nad shortem Beinga. Narysowałem sobie taki diament. Narysowałem, gdzie bym wszedł w pozycję, jaki stop loss. Ustawić, gdzie Jakiś stosunek tej profit do Stobosa to był było 2,5, gdzie ja oczekuję, że spadnie nam kurs. No i tak się stało, że wczoraj spadliśmy do tego miejsca, gdzie opcja. No dzisiaj myślę, że będzie otwarcie z jakąś luką hosty i odragowanie. No, spadliśmy w bardzo szybkim czasie w przeciągu trzech tygodni. Nie spodziewałem się, bo ta szczołeczka widzicie to, to była tak, że gdzieś te spadki mogą potrwać. Nie założyłem tego shorta. Mówiłem, że się zastanawiam, ale potem doszedłem do wniosku, że może nie warto. Zająłem się czym innym. Do wszystkiego nie jestem w stanie ogarnąć. Ale wydaje mi się, że dobrze, że pozamykałem pozycję na krypto. Lepiej zamknąć wszystko na krypto niż mieć jednego shorta na Baingu, bo tam gdzieś tych aktywów miałem o wiele, wiele więcej. No ale doszliśmy do tego miejsca i myślę, że tutaj ja tutaj przewidywałem spadek. Rzędu 50%. No, i tak też się stało. Boeing spadł o 50% w bardzo szybkim czasie szybkim czasie, tak, ale było to spowodowane i koronawirusem, a nie tylko o tym, e, że Boeing ma problem Ogólnie linie lotnicze i no, większość branż ma teraz problemy. Więc to jakby e, nie ma czemu się dziwić, że tak, takie spadki są duże na Boeingu. Ale, tak jak powiedziałem, dlaczego też nie zakładam shorta na bengu w końcu nie dołożyłem go, że jeżeli nie będzie kryzysu, no to ten bank tak nie uderzy, że jak będzie, to uderzy w dół i, i faktycznie będą duże spadki. Więc można grać sobie na czym innym i że lepiej na indeksach sobie zakładać pozycję. Akurat w tamtym czasie, co były duże spadki, nie miałem shorta na indeksie, miałem tydzień wcześniej. No, ale akurat tak wyszło, że sobie wtedy nie założyłem. Doszedłem do związku, że a, zobaczymy jak się sytuacja będzie rozwijała. Jeszcze pokażę złoto. Złoto też. Może przejdźmy na wykres dniowy. Złoto też zaliczyło te spadki, ale utrzymało się w trendzie wzrostowym. Niestety srebro dostało po dupie dość mocno. Tutaj zamykałem moją pozycję na kontraktach na srebrze. No właśnie też z kapitał widząc, że niestety, ale srebro może dość mocno dostać. No i tak dostało. Na razie nie zamierzam wchodzić w srebro. Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. I popatrzmy na spółki złota, bo spółki złota też dostały dość mocno po dupie. 9% Anglo no, testuje linię trendu wzrostowego. barik Spory spadek, próba tam odbicia. Newmont i Newmont. Prawie wyciągnął wczorajszy spadek. Nemont jako największa spółka wydobywająca złoto, widzę trzyma się dość dobrze. W tym ciężkim okresie spółki Skarbu Państwa robią nowe all time low NEA, kolejne all time low, PGE, all time low, Tauron, Energia, nie robi, ale tylko dlatego, że ma być przejęta przez. A, przez co przejęta? Przez inną, większą spółkę skarbu państwa. KGHM. spadki. I doszliśmy do dołka z 2016, 2016 roku. A energia przez Orlen ma być przejęta. PGN i GM. Tak chyba old time low. A niestety spółki skoro państwa drenowane, jest spółka węglowa też prawie all time low, w dół. Dołek z 2016 roku testujemy właśnie. No nie wygląda to dobrze. Ja bardziej chciałem się skupić na spółkach informatycznych, komarch. To może przejdźmy na wykres tygodniowy, ale jest jeszcze dość wysoko. Jak będą duże spadki, to może. Będzie trzeba pomyśleć o wejściu. A Też spółka informatyczna, która ma spory potencjał. Asbis. No Asbis to już spadło dość sporo. Muszę się przyjrzeć tej spółce dokładnie. Co jeszcze tutaj. A Playway czy CD Projekt, no to spore spadki. I gamingowe spółki jak najbardziej będą dalej zarabiały, no ale. Dajmy szansę im trochę tutaj rozwinąć skrzydła w tych spadkach. Może będą dobre okazje zakupowe, tak samo właśnie przy CD Projekt. Dobra, myślę, że to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę, do usłyszenia i do następnego razu.